Powiem tak, gościu, który mnie wiezie do wypożyczalni, u nas w Polsce straciłby prawo jazdy na każdym skrzyżowaniu. Na każdym, a było już ich wiele. Kolejny przykład, o. Czerwone, on już jest w połowie. I tak jest prawie za każdym razem. I jeszcze gada przez telefon. Zwróćcie uwagę, za każdym razem. Gościu stoi na pasa, jest czerwone, on jedzie. Wypożyczalnia, no. Motocykli. Zażyczyłem sobie oczywiście maszynę z dużymi kołami i najlepiej jakby miała coś takiego. This one? Niby jest. Okej. Łańcuch, bagaże. Ale musisz mieć Facebooka, w zasadzie powinieneś mieć Facebooka. Chociażby z tego powodu. Yep. No, this. No, I can read it. Can arrive for me. Poland. Poland? Poland. In Poland. Ale kontakt musi być z tego powodu, że. Żeby napisać, albo żeby oni mi napisali. Już to zauważyłem przy samochodzie. Spóźniłem się 2 godziny do wypożyczalni i od razu była panika. Już na Facebooku zasypywali mnie informacjami, gdzie jestem. Teoretycznie jestem gotów do drogi. To moja Honda, już spakowana. Przede mną 400 km. Niestety nie jest automatyczna. Jak wydostać się z tego piekła? Chciałbym to pokazać, jak to wygląda na drodze, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Halo! Oj, wolam! Ale ty co, nie dole? Kale kwa jel kwa lai. Anio ma, anio ma. Dzień tuaj. Rồi, cứ cẳng lên cho ông cái cái. Cao lên, cao lên. Yo! No to będzie niezły grill. Już przestanę kupować szaszłyki. On lubi te szaszłyki? No wie pan, to nie jest śmieszne w moim kraju. Za to jest 5 lat. Żal mi tego psa. No ale to wszystko dla celów konsumpcyjnych. Nie rozumiałem, czemu ta jedna rasa tutaj gdzieś tylko występuje po tych ulicach, a one takie tutaj się tłuczą na tych ulicach jak u nas kaczka czy kura, albo świniaczek. Ja jestem przerażony, oni mają zlew. Pan tu straszy dziecko, że pojedzie ze mną. Broń brata nie dawa. Mnie interesuje ten zabieg, no oczywiście tak jak świniaka trzeba zdjąć z niego sierść. Chyba dalej nie jadę, trzeba mi wracać. Coraz bardziej dzikie narody. No, ile ty mi zostało? 8 minut. Muszę stąd jechać, bo coraz więcej lyda. I robi się ciekawie, no. Oto jak dzisiaj wygląda mój obiad i kolacja. Ja pierdzielę. Ja dziękuję. Ja sobie wziąłem 4 pomidory, udko z kaczki w grillu i 2 bułki. Nie no. Co ja
coraz ciekawiej. Tam pies, tu jakieś duże mady, larwy. I w całym miasteczku nie ma ani jednej restauracji. Muszę sobie iść usiąść na stół. To jest tarasa piesków. A one myślą, że człowiek jest im przyjacielem. Fajne, miłe zwierzaki. Co za ludzie.